Dzień dobry dziewczyny. Wiem, że dzisiaj jest majówka. Nie wiem, kto z nami będzie. Liczę, że ktoś będzie. Jeśli nie, to mam nadzieję, że potem wrócicie do tego live'u. Ja witam serdecznie Kasię Malinowską, która dzisiaj jest moim gościem. Dzisiaj cześć, bardzo się cieszę, że dzisiaj technologia nie zawiodła i mogliśmy się spotkać. Właśnie chciałam to powiedzieć, że dzisiaj technologia jest po naszej stronie i jest super. Nic nam tutaj nie zawodzi, widzimy się, słyszymy się, słuchajcie, jest pełen odbiór, mam nadzieję, że wy nas też świetnie słyszycie. Ja na początek przedstawię Kasię, jeżeli jeszcze ktoś jej nie zna, chociaż myślę, że dużo z was już wie, kim Kasia jest. Kasia Malinowska jest Life and Language Coachem, jest właścicielką Inspiration Centrum Językowo-Szkoleniowego od 2008 roku w Łodzi. Trenerem rozwoju osobistego i coachem od 2014, ale również dyrektorem oddziału Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju od 2015 roku. Kiedy ty to robisz? Nie wiem. Twórczyni projektu. No właśnie. Twórczyni projektu Kobiety Czas na Kawę, który otrzymał wyróżnienie w konkursie Prestiżowy Produkt Roku 2016 i ambasadorka Fundacji Sukces Pisany Szminką. Wiele by jeszcze o Kasi mówić. Dużo znajdziecie w jej bio, które było w wydarzeniu, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej. A oprócz tego Kasia jeszcze jest mamą, także tutaj trzeba to też dodać, więc jakby to jest wisienka właściwie, na głowie. Właściwie powiedziałabym, że przede wszystkim jestem mamą, no tak na co dzień. Cudownej 12-letniej, już prawie 12-letniej Michaliny i to jest tak naprawdę moje chyba najważniejsze zadanie życiowe, a oprócz tego to wszystko, co mówiłaś i wiele więcej jeszcze pewnie. Właśnie o to chodzi, wiele więcej. I Kasia znajdziecie na Facebooku pod hasłem facebook.com Malinowska Coaching i w grupie, na grupie, której was zaprasza Kobiety Pewne Siebie. Tam na pewno znajdziecie mnóstwo różnych też porad i inspiracji od Kasi właśnie w temacie pewności siebie. Póki co startujemy właśnie z pewnością siebie i zapytam się, pierwsze moje pytanie, żeby już tak przejść do konkretów, no bo wszyscy o to właśnie nam chodzi. Jak to się stało, że tą pewnością siebie się zajęłaś tak naprawdę jako coach? Bo wiadomo, że jak się zaczyna w tą drogę coachową, to można wybierać dla business coaching, tak, life coach, coaching, no mnóstwo tego jest, diet coaching i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz pytanie, skąd ten pomysł i dlaczego akurat pewność siebie? Wiesz co, to ja najpierw zacznę od czegoś, o czym też wczoraj mówiłam na warsztatach właśnie, notabene z pewności siebie, bo często też jak spotykam się z tym pytaniem, czym ty się zajmujesz, bardziej life coachingiem czy business coachingiem, to ja zawsze mówię o tym, że no, nie da się tego oddzielić taką grubą kreską, że tu jest life, a tu jest biznes i tu jestem inna i tam jestem inna, bo przynajmniej w moim życiu jest tak, że bardzo się te dwie sfery przeplatają i jeżeli pracuję na przykład ze swoimi klientkami nad pewnością siebie, to one tej pewności potrzebują zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. W związku z tym to jest taka płynna sprawa. Natomiast wracając do twojego pytania, skąd ten pomysł na zajęcie się pewnością siebie? Tak naprawdę pomysł przyszedł do mnie sam, to znaczy ja w żaden sposób nie wymyśliłam sobie, nie wykalkulowałam, że fajnie będzie zajmować się pewnością siebie, bo wciąż wielu kobietom jej brakuje. To było tak, że właściwie mogłabym powiedzieć, że pewność siebie przyszła do mnie przez przypadek, ale dzisiaj już wiem, że przypadków nie ma i ona przyszła do mnie w bardzo konkretnym celu i w bardzo konkretnej sprawie. Naprawdę przez większość swojego życia ja byłam osobą dosyć niepewną siebie. Wczoraj też o tym wspominałam i dziewczyny się bardzo zaśmiewały, jak to usłyszały na warsztatach, ale taka jest prawda. Jeszcze nawet jak byłam właściwie na studiach, to też byłam raczej taką osobą gdzieś wycofaną, siedzącą z boku, raczej typ obserwatora niż duszy towarzystwa. Później jeszcze tak się złożyło w moim życiu, że rozpadło się moje małżeństwo i to był taki trudny moment, kiedy faktycznie ta pewność siebie już w ogóle spadła na poziom chyba minus 1000. I ja w pewnym momencie życia po prostu doszłam do wniosku, że brak pewności siebie dosyć mocno mi to życie utrudnia, że wiele szans w życiu gdzieś przechodzi mi koło nosa. Okay. Z bardzo prostego powodu, tylko dlatego, że ja sama jakby nie daję sobie szansy, nie jestem w stanie jakby zdobyć się na odwagę, żeby po te życiowe szanse wyciągnąć rękę, żeby wyjść im naprzeciw. Mhm. I doszłam do wniosku, że strasznie mi to uwiera, strasznie mi to przeszkadza i pora najwyższa coś z tym zrobić. Wtedy też właśnie pojawił się na mojej drodze coaching, bo jak wiemy, pewne rzeczy przychodzą do nas wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowe.
No i najpierw zaczęłam pracę nad sobą i kiedy doszłam do wniosku, że naprawdę pewności siebie można się nauczyć, że to nie jest tak, że albo się z nią rodzimy, albo się rodzimy bez tej pewności siebie i już jesteśmy skazane do końca życia na jej brak. Tak. I właściwie w momencie, kiedy zobaczyłam, że to działa i jak bardzo zmienia się jakość naszego życia, jak my się zmieniamy, kiedy stajemy się pewnymi siebie, jak dużo łatwiej nam się żyje. I tutaj też chcę podkreślić, to nie chodzi o to, że nie spotykają nas trudne momenty w życiu, bo one każdego spotykają, tylko ta pewność siebie ułatwia nam radzenie sobie z nimi. Przede wszystkim nastawia nas też na taki tryb działania, a nie na tryb czekania albo wycofywania się. No więc podsumowując, jak zobaczyłam, że to wszystko działa, a wciąż w Polsce jest bardzo dużo kobiet, którym brakuje pewności siebie. I co ciekawe, one bardzo często są świetnie wykształcone, one mają dobre zawody, one mają dobry status materialny, ale wciąż wewnętrznie nie czują się wystarczająco pewne, no to stwierdziłam, że skoro ja tego doświadczyłam na sobie i wiem, jak to zrobić, to będę się tym dzieliła dalej. I taka jest historia dotycząca pewności siebie i mojego życia zawodowego. Zgadzam się z Tobą absolutnie z tym, że brak tej pewności siebie powoduje, że wiele szans nas mija. Tak, znam to doskonale. Tak, znam to doskonale. To jest właśnie tak, Beata, myślę, że właśnie też się ze mną zgodzisz, że często jest tak, że to my same jesteśmy tak. Swoimi najgorszymi wrogami, dlatego że my poprzez swoje właśnie obawy, poprzez te czarne scenariusze, które piszemy w głowie, poprzez to pytanie, które sobie ciągle zadajemy, a co będzie, jak się nie uda? To tak naprawdę my same jakby zamykamy się w sobie, zamykamy się w takim swoim bezpiecznym świecie. Tymczasem no, to, co jest fajne, jest troszeczkę dalej, jest na zewnątrz. I właśnie temu służy pewność siebie, żeby móc wyjść z tej swojej skorupy, żeby móc sięgnąć po to, na czym nam w życiu zależy, bo zawsze mówię, że każda z nas ma tylko jedno życie i fajnie przeżyć je najlepiej, najpiękniej, tak jak potrafimy i tak jak tego potrzebujemy. To prawda, to się z Tobą zgodzę zupełnie, dlatego że też swoje w tej kwestii przeżyłam i też wiem, co to znaczy wycofywanie się, kiedy jest nam pod górkę. I można się też tego nauczyć na moim przykładzie, dlatego że mówię, parę lat temu nie robiłabym tych live'ów, parę lat temu gdzieś tam nie stałabym na scenie, parę lat temu nie byłabym trenerem takim, jak teraz jestem, więc tak naprawdę to wszystko można wypracować, tylko też trzeba chcieć, tak? I trzeba chcieć nad tym popracować, trochę się temu poświęcić czasowo. Ale właśnie, nie wiem, czy pamiętasz, my się poznałyśmy tak naprawdę. Tak, pamiętam, no właśnie, gdzie? Chyba mogę to powiedzieć, bo ja pamiętam, że to było szkolenie u Claudii Pinkot, dobrze tak, mówię. Tak, dokładnie. Ty byłeś też wtedy na początku swojej drogi, bo wtedy startowałaś z blogiem, tak mi się wydaje. Tak. I też obserwując, jaką przeszłaś drogę, to jest w ogóle niesamowite, ale właśnie to jest to też, czego uczę kobiety, że pewność siebie buduje się przez działanie, nie przez czekanie, bo w momencie, kiedy zaczynasz robić pierwsze live'y, kiedy zaczynasz występować na scenie, kiedy piszesz pierwsze artykuły, kiedy twój blog zaczyna rozkwitać i widzisz efekty tego wszystkiego, to właśnie to buduje naszą pewność siebie, bo po pierwsze mamy poczucie satysfakcji, jesteśmy z siebie zadowolone. Mamy radość z tego, że zrobiłyśmy coś większego, coś nowego, że mamy odzew. I to później, ja zawsze mówię, że w pewnym momencie to już jest taki efekt kuli śnieżnej, że to już po prostu idzie swoim tempem. To jest tak samo, dziewczyny, jak ktoś chce się stać dobrym kierowcą, to nie może powiedzieć, że ja wsiądę do samochodu dopiero wtedy, jak będę dobrym kierowcą. No nie, najpierw musisz ileś godzin pojeździć tym samochodem, musisz doświadczyć, musisz pojeździć w mieście, poza miastem, w godzinach szczytu, w korkach, żeby mieć różne doświadczenia i później na ich podstawie możesz powiedzieć, jestem teraz świetnym kierowcą. Więc z pewnością siebie właśnie tak jest. Chcesz być bardziej pewna siebie, to zacznij działać, zacznij wkraczać w obszary, zacznij podejmować takie decyzje i takie działania, przed którymi do tej pory się wycofywałaś, bo to właśnie to działanie buduje pewność siebie. Bez działania nie byłoby mnie tutaj i ja pamiętam ten warsztat, na którym się czułam po prostu taka jakaś mała i jakaś w ogóle nie na swoim miejscu, ale to wyjście gdzieś tam potem na środek po całym dniu i to przedstawienie siebie też było takim dla mnie mocnym wyzwaniem. I to jest tak naprawdę, jak ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, krok po kroku. Dlatego, że gdybym w ogóle wtedy się powiedziała, nie, to nie dla mnie, w ogóle wolę się gdzieś tam zaszyć w kącie, co jest moją tendencją jak najbardziej, bo też byłam głównie obserwatorem życiowym, no to nie byłoby tego, co jest na pewno i nie przeszłabym tej drogi. Natomiast jest to fajne wyzwanie. Muszę powiedzieć wszystkim, że
polecam, dlatego że uczymy się wiele rzeczy i tak jak powiedziałaś, dzieją się też fantastyczne rzeczy. O, jak zaczniemy wychodzić z tej skorupki, to po prostu dzieją się rzeczy, których byśmy nie przewidziały. W ogóle, absolutnie. Dokładnie tak. Przy czym chcę jeszcze raz podkreślić to, o czym ty już też mówiłaś, że ta robota leży po naszej stronie, bo bardzo często jest tak, że dziewczyny nawet dostają, że tak powiem, gotowe recepty, co powinny zrobić, żeby coś się zadziało, żeby coś się zmieniło, albo właśnie w życiu prywatnym, albo w życiu osobistym, albo w życiu zawodowym, przepraszam, ale one wciąż czekają, nie wiem, na przyzwolenie czyjeś, czekają na lepszy moment, czekają na lepsze okoliczności. No nie, jeżeli czujesz, że potrzebujesz zmiany, że potrzebujesz się rozwinąć w jakiejś przestrzeni i chcesz nabrać tej pewności siebie, to zacznij działać już dzisiaj. Najmniejszym krokiem, najmniejszym działaniem, ale ważne jest, żeby zacząć, bo z każdym kolejnym krokiem jest już dużo łatwiej. Zgadza się. I jeszcze co jeszcze bym mogła do tego dorzucić, to, że jeżeli coś do ciebie przychodzi, to nie odmawiaj. Tak. Ja miałam taką tendencję na początku. Ktoś mnie gdzieś zaprosił, mówi, nie, to ja jeszcze nie, bo jeszcze nie jestem gotowa. No i przyszłam tak do domu i stwierdziłam, kurczę, no dobra, nie jestem teraz gotowa, nie wiem, czy będę za tydzień gotowa, już nie powiem, czy za miesiąc, nie wiem, czy będę gotowa. Jak mam to sprawdzić, czy jestem gotowa? No właśnie. No jak mam to sprawdzić? No przecież sama przed sobą tutaj, przed lustrem nie będę występować, bo to proste, nikt mnie nie widzi, tak? Więc muszę się odważyć, żeby pójść gdzieś, może to niech będzie małe środowisko na początku, ale muszę to zrobić. No i stwierdziłam, dobrze, dzwonię, tak, dobrze, zgadzam się, tak? Ale to jest kwestia tego, że nie można uciekać i właśnie trzeba wykorzystywać to, co przychodzi, bo skoro przychodzi, trzeba to łapać. No więc powiedziałaś bardzo fajną rzecz. Po pierwsze, ja też bardzo głęboko wierzę w to, że pewne szanse przychodzą do nas tylko raz. I później dosyć niefajnym uczuciem jest takie poczucie żalu i takiego rozgoryczenia, że kurczę, a mogłam spróbować. Tak. Więc warto o tym pamiętać, że są okazje, są szanse, są osoby, które pojawiają się w naszym życiu i jeśli z tego nie skorzystamy w chwili, kiedy to się dzieje, to później już ta szansa drugi raz nie wróci. A bardzo fajną metodą poradzenia sobie też z takim lękiem i z obawą jest taka metoda, którą można nazwać trzema słowami. Nie myśl, tylko rób. Czyli jak poczujesz taki impuls, przyszła fajna propozycja i gdzieś tam serce ci mówi, kurczę, ale fajnie, chciałabym spróbować, to zanim umysł zacznie ci podpowiadać, ale daj spokój, jeszcze tego nie wiesz, jeszcze nie umiesz, może za wcześnie, może to nie dla ciebie, po prostu idź w to. I ja powiem szczerze, ja bardzo często tak robię, zdradzam teraz pewien sekret, ale czasami jest tak, że jak dostaję pewne propozycje zawodowe, które tak jakbym na logikę to rozebrała, to one są troszeczkę dla mnie na wyrost, one mnie troszkę przerażają, ale ja od razu mówię tak, idę w to, decyduję się, a później dopiero pracuję nad tym, żeby się do tego dobrze przygotować, żeby się czegoś więcej nauczyć i mnie się ta metoda sprawdza. I myślę, że gdyby nie takie podejście, wielu rzeczy, wielu okazji nie wykorzystałabym odpowiednio. Także czasami lepiej jest, dziewczyny, wyłączyć trochę to myślenie, a pójść za intuicją, pójść za głosem serca, bo zawsze wierzę w to, że... Zresztą tak też byłam wychowana, za co dzisiaj dziękuję mojej mamie. Ja lubię mieć poprzeczkę trochę wyżej postawioną, bo mam takie poczucie, że wtedy jest to miejsce, jest ta przestrzeń, żeby gdzieś się rozwinąć, nauczyć się czegoś nowego, bo przecież jeśli będziemy wchodziły tylko w sytuacje, które doskonale znamy, które już sprawdziłyśmy, które są dla nas bezpieczne, to tam nie ma miejsca na zrobienie kroku do przodu. Dokładnie, ale nie sądzisz, że trochę pokutuje to, że właśnie my jako kobiety tak naprawdę nawet CV przeglądając jeszcze w trakcie, kiedy szukałam, zawsze było tak, kurczę, nie wiem, wiem tutaj na 90%, ale tego, kurczę, nie wiem, nie będę aplikować. A co robi facet w tym momencie? Wie 30%, nie, 30%, dobra, to wiem, spoko. Idę w to. Ale, wiesz, to absolutnie masz rację. Wczoraj też o tym mówiłam, były zrobione takie badania w Stanach Zjednoczonych. Nie pamiętam dokładnie nazwiska osoby, która przeprowadzała te badania, ale badania polegały na tym, że dzieci, mniej więcej tak z poziomu 5 klasy szkoły podstawowej, chłopców i dziewczynki, postawiono wobec jakiegoś wyzwania, jakiegoś trudnego zadania. I co się okazało, że dziewczynki, pomimo tego, że według wszelkich badań ich poziom IQ był znacznie wyższy, właśnie, tak jak powiedziałaś przed chwilą o tym CV, nie oceniały swoich możliwości, swoich umiejętności wykonania tego zadania na 100% i one w ogóle nie podejmowały się tego zadania. Natomiast chłopcy
traktowali to jako wyzwanie. Oni lubią ryzyko, lubią rywalizację, więc też często mówię o tym, że to jest rzecz, której powinnyśmy się od mężczyzn uczyć. Podejmowania ryzyka. Ryzyko jest wpisane w nasze życie. Wszystko, co zaczynamy robić po raz pierwszy, wiąże się w jakimś stopniu z ryzykiem. Nowa praca, nowe miejsce zamieszkania, nowy związek, w który wchodzimy, nowe kontakty biznesowe, to zawsze wszystko niesie ze sobą jakiś pierwiastek ryzyka, ale pewność siebie właśnie służy temu, żeby działać pomimo ryzyka, bo wiemy, że ono zawsze będzie. Ale ważne jest to, żeby to ryzyko i ta obawa, która się razem z nim pojawia, nie powstrzymywała nas przed działaniem. Ja też często mówię, pozwalam sobie przytoczyć taki przykład, jak słyszę od moich klientek, no tak, ale ja się boję, ale ja się obawiam. Ja zawsze mówię tak, słuchajcie, spójrzcie na aktorów, którzy wychodzą na scenę. Nawet ci najbardziej znakomici aktorzy starszego pokolenia, którzy mają za sobą kilkadziesiąt lat kariery, oni też się boją w dniu premiery, tylko nazywają ten lęk tremą, odczuwają tremę. Ale przecież nie uciekają z tej sceny, nie wybiegają z teatru, tylko idą na scenę, dają z siebie 200% albo 300%. Czasami mówią, że właściwie w ogóle nie pamiętają tej premiery, bo byli w takich emocjach. I zawsze mówię też, że podobnie jest właśnie z kobietami, które budują swoją pewność siebie. Odczuwasz lęk, który gdzieś tam siedzi na ramieniu, ale idź i zrób swoje. I powiem jeszcze jedną rzecz a propos tego lęku i obawy, że też warto jest się trochę z nim zaprzyjaźnić, bo po pierwsze, tak jak wiemy, to jest taka nasza naturalna reakcja, która zawsze się pojawia w obliczu nowych wyzwań. A po drugie, pamiętajmy też o tym, że ten lęk może być taką czerwoną lampką, która nas przed czymś ostrzega, która sprawia, że dajemy z siebie właśnie jak ten aktor 300%, albo która sprawia, że jesteśmy bardziej ostrożne. Bo często, kiedy się nie boimy i wchodzimy w nowe rzeczy, mamy tak dużą falę entuzjazmu i adrenaliny, że kompletnie nie myślimy o żadnych zagrożeniach. Więc to poczucie lęku może być w wielu sytuacjach, zwłaszcza na przykład biznesowych, takim naszym sprzymierzeńcem, który pozwoli nam być bardziej ostrożnymi i dać z siebie jeszcze więcej w tym projekcie. Więc to wcale nie musi być nic złego i nic, co nas będzie powstrzymywało przed działaniem. No właśnie. A powiedz jeszcze, bo tak się zastanawiam, co jest takiego, z czego to tak naprawdę wynika, że jak mówiłaś, jest kobieta, która ma super wykształcenie, tak? Gdzieś tam dobrze zarabia, za sytuację rodzinną, osobistą ma dobrze ułożoną, z czego wynika ta jej niepewność? Wiesz co, powodów może być bardzo dużo, ale gdybym miała podać taki najczęściej spotykany, najbardziej powszechny, to wynika z tego, że te rzeczy, o których przed chwilą Beata mówiłaś, czyli praca, finanse, nie wiem, luksusowe przedmioty, którymi się otaczamy i tak dalej, to są wszystko czynniki zewnętrzne. I często jest tak, że my jesteśmy też uczone w domu rodzinnym, ale później też kiedy studiujemy, kiedy pracujemy, że w pewnym sensie musimy się wykazać, że nasza wartość zależy od tego, co mamy, ile mamy, co potrafimy, ile mamy certyfikatów na to, że ja wiem, umiem, potrafię. Tymczasem tak naprawdę ja bardzo często podkreślam to, że pewność siebie, taka zdrowa i silna pewność siebie, bierze się z wnętrza, z nas, ze znajomości siebie, z samoświadomości, z wiedzy na temat, kim ja jestem, czego ja w życiu potrzebuję, co jest dla mnie ważne, czego potrzebuję, a co mogę oddać, z czego mogę zrezygnować, bo to kompletnie nie jest moje. Z zaufania do samej siebie, z takiej akceptacji siebie, że niezależnie od tego, czy ja będę piastowała to bardzo wysokie stanowisko w korporacji, czy będę robiła coś innego, to ja nadal jestem tą samą osobą. Ja nadal siebie szanuję, ja nadal siebie akceptuję, ja nadal siebie lubię. Dlatego tak często jest właśnie ten brak pewności siebie, ponieważ dziewczyny osadzają go tylko i wyłącznie na tych czynnikach zewnętrznych. No właśnie. Ja bardzo często, przepraszam, tylko dodam, ja bardzo często słyszę od swoich klientek, kiedy zadaję im różne pytania dotyczące ich i one mówią, o Boże, o takie strasznie trudne rzeczy pytasz, ja się nad tym nie zastanawiałam, a ja pytam o proste rzeczy, na przykład, kiedy czujesz się szczęśliwa? Co ci daje zadowolenie? Gdzie byś chciała być za 5 lat? I to są pytania, których właśnie my sobie nie zadajemy, bo my się skupiamy tylko i wyłącznie na tych rzeczach zewnętrznych i później coś w środku zgrzyta. Ja bardzo często słyszę od swoich klientek, właśnie tych, które tak pozornie mają takie super życie i one mówią, kurczę, ale mnie czegoś brakuje i ja nie wiem czego.
Bo w zasadzie jakby ktoś spojrzał na mnie z boku, to ja wszystko mam. Mam cudowną rodzinę, mam wspaniałe dzieci, mam świetną pracę, mam bardzo dużo pieniędzy, podróżuję po świecie, mam cudowny dom, ale czegoś mi wciąż brakuje. No i to jest ten moment właśnie takiego zwrócenia się bardziej do wnętrza, ku sobie. No właśnie, bo też czasami jest tak, że bardzo dużo z nas troszeczkę sobie właśnie zapychamy tą pustkę, na przykład zakupami, nie? Tak. Bardzo często jest u pań, bo my sobie poprawiamy humor, ale powiem tak, ja kiedyś też to miałam, bo pracując w korporacji gdzieś tą pustkę odczuwałam bardzo, więc tak naprawdę też było coś takiego, że zakupy zapychały, tak? Tylko, że to jest chwila. Tak. To jest chwila szczęścia i nic więcej, jakby potem jest to samo, tak? Dokładnie. Nie chciałam tego, bo to było dawno temu, więc jakby potem się musiałam dużo rzeczy nauczyć, ale powiem szczerze, że to naprawdę jest zapychające mocno. Powiedziałaś dwie bardzo fajne rzeczy. Ja jakiś czas temu miałam przyjemność prowadzić wywiad z dr Katarzyną De Lazari Radek, która właśnie zajmuje się tematem szczęścia. Jeśli Kasia będzie oglądała może później tą transmisję, to bardzo serdecznie cię, Kasia, pozdrawiam. I Kasia powiedziała taką ciekawą rzecz, że to, o czym ty mówisz, Beata, te takie trochę nałogowe zachowania, tak, bo to mogą być wszystkie takie uzależnienia od zakupów, od, nie wiem, od jedzenia jesteśmy też uzależnieni. Tak? Od alkoholu, od seksu, wszelkie rodzaje. I od wszystkiego może być, tak. No właśnie, to jest, tak jak ty mówisz, też zapełnianie pewnej pustki, ale to jest tak zwana chwilowa przyjemność, czyli należy odróżnić rzeczy, które dają nam szczęście, od rzeczy, które dają chwilową przyjemność. Bo tak jak powiedziałaś, ta przyjemność jest w momencie zakupu, być może jeszcze przez jakąś chwilę, ale później wracamy do domu, orientujemy się, że to jest 16 para czerwonych szpilek i że ona de facto nic w moim życiu nie zmienia, kompletnie. I że ja nadal w środku gdzieś czuję właśnie tą pustkę, to wołanie duszy za czymś i na pewno nie są to te czerwone szpilki. A druga rzecz, w takich sytuacjach właśnie takich działań nałogowych, takich działań zastępczych, należy pamiętać, że to jest, ja zawsze mówię, że to jest taki plasterek na duszę. Mhm. I warto się przyjrzeć, co tam jest pod spodem, to znaczy jaką potrzebę, jaką tęsknotę ja sobie rekompensuję właśnie tymi działaniami, bo przecież coś mi to daje, coś mi to rekompensuje. Tak jak mówiłyśmy, tylko na krótką chwilę, ale dopóki nie znajdziemy przyczyny, to jest tak jak z chorobą, no trudno leczyć chorobę, jeśli nie wiemy, co ją wywołuje. Więc jak tak naprawdę bierzemy na warsztat te wszystkie uzależnienia, to najpierw musimy się, brzydko mówiąc, dogrzebać, dokopać do tego, co jest pod spodem, żeby wiedzieć tak naprawdę, co tą sytuację wywołuje, jakie mechanizmy i jaka tęsknota za tym tak naprawdę stoi. Dokładnie, to jest, tak jak mówiłam już, to jest praca nasza, tak? Dopóki jakby nie będziemy chcieli się dowiedzieć, co tam nam zgrzyta, czy to tam, co tam nam jest, co, gdzie jest ta pustka i o co i tam chodzi, no to nic się nie zmieni, tak? Będziemy dalej działać na tej samej zasadzie, bo ja też mam dużo znajomych, które tak żyją, tak? Czyli pracują, potem sobie rekompensują szybciutko na zakupach i znowu pracują, bo to, no i takie jest kółko, tak? Tutaj gdzieś wyjeżdżam, tam coś, ale nie ma takiego momentu zatrzymania się. Bo to później jest też trochę taki, wiesz, ja tak mówię, jak taki chomik w kołowrotku, że już biegniesz, nie wiesz, w którym kierunku biegniesz, nie wiesz za bardzo, po co biegniesz, po prostu biegniesz, bo tak się przyzwyczaiłaś, bo tak się nauczyłaś i jesteś właśnie w takim schemacie, pracuję, jestem potwornie zmęczona, pewnie jestem przepracowana, nie mam na nic czasu, więc szybka rekompensata, bo zakupy też są dosyć szybkie. My dzisiaj nawet możemy je kliknięciem przez internet zamówić i w ciągu 24 godzin do nas przyjeżdżają nowe buty. Nawet nie musimy specjalnie wychodzić z domu czy z firmy, żeby to zrobić. Więc to jest ta szybka, chwilowa przyjemność, ale ona, tak jak mówię, niewiele wnosi do naszego życia i niewiele zmienia. A powiedz mi, jak zacząć sobie pracować nad tym, żeby wzmacniać tą pewność siebie, już jakby samej na początku, no bo powiedzmy, że gdzieś tam zaczynam myśleć, kurczę, no coś jest nie tak, tak, robię rzeczy, które nic mi nie wnoszą i dalej się czuję źle, tak, ze sobą, więc czy można by było jakoś zacząć od czego ewentualnie? Pierwsza rzecz, o której ja zawsze mówię, to jest właśnie odbycie takiej rozmowy sama ze sobą. Zadanie sobie kilku kluczowych pytań, których z reguły sobie nie zadajemy i mamy bardzo niską świadomość samej siebie. Bo żeby zacząć w ogóle budować pewność siebie, to ja muszę wiedzieć, czego chcę. No ale żeby wiedzieć, czego ja chcę w życiu, to ja muszę trochę lepiej siebie poznać. Bo jeżeli, tak jak mówiliśmy do tej pory, ja żyję nawykowo i podejmuję decyzje w życiu, które tak naprawdę nie są moimi decyzjami, tylko one gdzieś wynikają z różnych sytuacji, które zadziały się wcześniej, czyli
już jakby idę tą siłą rozpędu, tak? Nie wiem, zaczęłam pracę w korporacji, załóżmy, tuż po studiach, jestem w tej korporacji od lat na przykład 10, kompletnie mi ta praca nie służy, kompletnie mnie nie interesuje, no ale jestem tam i nie za bardzo wiem, co mam innego zrobić. Więc najpierw trzeba trochę porozmawiać ze sobą, zadać sobie takie kluczowe i podstawowe pytania. Czego ja potrzebuję? Co chcę robić? Co mi w życiu sprawia przyjemność? W jakich momentach życia czuję się dobrze? A co mi ciąży? Może są jakieś tematy, które powinnam już dawno zakończyć, czy to tematy prywatne, czy to zawodowe, bo one kompletnie mi nie służą i one bardzo mnie w życiu obciążają. Może są przede mną jakieś sfery życia, których chciałabym doświadczyć, a do tej pory w nie wchodziłam, bo wydawało mi się, że albo mi nie wolno, albo nie powinnam, albo to nie jest ten czas. Więc najpierw zaczęłabym w ogóle od takiej rozmowy ze sobą, od poznania siebie. Często kobiety mówią, no tak, ale to jest trudne, ja nie wiem na przykład, jakie są moje mocne strony, ja nie wiem, co jest we mnie fajnego. To jest niesamowite, że są kobiety, które w ogóle nie wiedzą, co jest w nich fajnego, co jest w nich wartościowego. Więc wtedy podpowiadam, jeśli faktycznie masz dużą trudność z takim porozmawianiem sama ze sobą, można na przykład zapytać najlepszą przyjaciółkę. Słuchaj, co jest we mnie fajnego? Co ty we mnie lubisz? Dlaczego ty się ze mną przyjaźnisz od 25 lat? Co jest we mnie wartościowego? I przyjaciel, ja zawsze o tym mówię, przyjaciel czy przyjaciółka to są takie osoby, zwróć uwagę, które nas doskonale znają i one wiedzą i o naszych mocnych stronach, i o naszych słabych stronach, i o tych naszych słabościach, ale summa summarum one zawsze nas widzą w dobrym świetle, czego nam często brakuje. My same dużo bardziej krytycznie do siebie podchodzimy i to też utrudnia nam budowanie pewności siebie, więc warto jest czasami zapytać przyjaciółkę, żeby przejrzeć się trochę w innym lustrze, żeby zobaczyć siebie z innej perspektywy, żeby zobaczyć i przypomnieć sobie może o pewnych swoich cechach, o pewnych swoich umiejętnościach, o których dawno temu zapomniałyśmy. To jest taka pierwsza rzecz. Bardzo fajną rzeczą jest też można sobie wykonać takie ćwiczenie w domu. To ćwiczenie wymaga czasu. Wczoraj też o tym mówiłam na warsztatach, ale to jest bardzo fajna i pomocna rzecz. Można sobie stworzyć taki słoik albo pudełko, które ja nazywam słoikiem pewności siebie. I w takich dniach, kiedy czujesz, że coś zrobiłaś fajnego, że jesteś z siebie zadowolona, nie wiem, na przykład miałaś bardzo trudną rozmowę ze swoim szefem, taka sytuacja zawodowa, która często nam się zdarza i wiesz, że na przykład w rozmowach z szefem zawsze strasznie górę biorą emocje, tracisz nad sobą panowanie, a to była pierwsza rozmowa od długiego czasu, w której udało ci się zachować spokój. Po tej rozmowie czujesz, że kurczę, jestem zadowolona, nie dałam się sprowokować, nie dałam się wyprowadzić z równowagi, zachowałam spokój. Zapisz sobie taką informację na kartce, na przykład potrafię zapanować nad emocjami w trudnych rozmowach zawodowych i wrzuć to sobie do słoika. Wrzucajcie sobie tam właśnie takie karteczki, na których będziecie zapisywały wszystkie sytuacje, wszystkie momenty życiowe, które będą was wzmacniały, bo później jak przychodzi taki dzień, kiedy nasz krytyk wewnętrzny bardzo mocno nad nami zaczyna panować i mówi, kurczę, ale kiepsko ci to poszło, nie, to w ogóle nie dasz rady i do niczego się nie nadajesz, to warto sobie odkręcić taki słoik, wyjąć i przeczytać mu, chwileczkę, ale ja potrafię panować nad emocjami, ale ja jestem świetnym na przykład kierownikiem zespołu, ale jestem cudowną przyjaciółką, a ja mam bardzo dobre serce i ludzie to doceniają. I wtedy nagle zaczynasz wchodzić w taki dialog ze sobą, bo my też bardzo często poddajemy się tym krytycznym myślom i zaczynasz sama jakby ze sobą rozmawiać, jednocześnie pokazując sobie, że coś, co się dzieje trudniejszego w danym momencie, to jest tylko chwilowa, jednostkowa sytuacja. A poza tym, ty masz cały wachlarz cudownych umiejętności i zdolności, które mogą cię wspierać właśnie w budowaniu pewności siebie. No właśnie, bo my też mamy taką tendencję, myślę sobie, my mówiąc, my kobiety, że przekreślamy jednym małym niepowodzeniem czy czymś, co nam nie wyszło, wszystko. Mamy tak, taką wszystko, tak. Koniec, już nas nie ma. Już w ogóle jest katastrofa ogólna i w ogóle, tak? Tak, ale to jest też tak, to jest też tak. Ja tutaj się teraz trochę uśmiecham, bo wy tego nie widzicie, ale naprzeciwko mnie siedzi moja córka. I teraz mam nadzieję, że nie urwie mi głowy za to, co powiem. Ale moje dziecko ma taką tendencję, jak na przykład coś pójdzie nie tak. I ona mówi, kurczę, jestem beznadziejna. I to jest też coś, co później zabieramy w dorosłe życie, że jedną małą sytuację. Jedno małe, nazwijmy to, niepowodzenie, robimy z tego po prostu już taki duży obrazek
i naklejamy sobie etykietę, że jestem na przykład do niczego albo nic nie potrafię. Ja zawsze mówię, zwróćcie też uwagę na semantykę słów, to nie jest wcale bez znaczenia. Zobaczcie, jak inaczej brzmi, kiedy powiem jestem bałaganiarzem, a teraz zdarza mi się być bałaganiarzem, zdarza mi się. Jeśli mówię, że zdarza mi się coś, to takie incydenty pojawiają się od czasu do czasu. Jeśli mówię jestem, to ja siebie tak definiuję. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby zwracać na to uwagę i żeby właśnie nie pozwolić na to, aby jednostkowa, jedna chwilowa sytuacja zburzyła poczucie pewności siebie. Bo to, że ja na przykład, nie wiem, kilka miesięcy temu miałam stłuczkę samochodową, to nie znaczy, że jestem beznadziejnym kierowcą. Ja jestem świetnym kierowcą z wieloletnim doświadczeniem, ale zdarzyła mi się taka sytuacja. I bardzo gorąco do tego namawiam dziewczyny, żeby nie przekładać tych jednorazowych sytuacji na całokształt. No to się przyda, wiesz, to jest bardzo dobre, sama to zabiorę z tej naszej rozmowy, bo bardzo często mi się zdarza też to powiedzieć, a jestem tutaj beznadziejna, tak? A to właśnie sama sobie to nadaje, jak gdyby, tak? Mianuje się. Ale wiesz co, Beata, to w takich sytuacjach, jeśli coś poszło nie tak, to warto jest też nauczyć się takiego przekierowania trochę, znaczy innego podejścia do tej sytuacji. Coś poszło nie tak, okej, dobra, to ja teraz to przeanalizuję, co poszło nie tak? Co ja mogłam zrobić inaczej? Być może nie mogłam nic zrobić inaczej, bo czasami są takie sytuacje, które idą nie tak, wcale nie z naszej winy. Coś się wydarzyło, coś poszło w innym kierunku, okej. Co mogę zrobić na przyszłość, żeby ta sytuacja się nie wydarzyła? Albo jak mogę w przyszłości na nią zareagować? Czego się z tej sytuacji nauczyłam? Prosty przykład. My miałyśmy się spotkać 13 kwietnia w piątek. Tak. Ja tutaj się przyznaję bez bicia, dziewczyny, bo kobieta pewna siebie też przyznaje się do swoich błędów. Za późno usiadłam do komputera i nie miałyśmy wystarczająco dużo czasu, żeby to wszystko przygotować. No ale jaki wyciągnęłyśmy wniosek, dzisiaj spotkałyśmy się odpowiednio wcześniej, żeby wszystko przygotować, wszystko sprawdzić i o czasie mogłyśmy się spotkać z wami. I tak trzeba patrzeć na te porażki, kłopoty czy trudności. Wyciągać wniosek, naukę na przyszłość i lekcje na przyszłość, a nie biczować się za coś, co źle poszło, bo to już niczego nowego do sprawy nie wnosi. Gdybym ja po tym spotkaniu 13, które de facto było tylko między nami, gdybym ja zaczęła sobie mówić, kurczę, Malinowska, jesteś beznadziejna, w ogóle spóźniłaś się, zawaliłaś sprawę, jesteś niepoważna, nieprofesjonalna, to czy to by cokolwiek zmieniło w naszym spotkaniu? Nic by nie zmieniło, bo ono i tak tego dnia już się nie mogło odbyć. Więc tak patrzcie na te swoje sytuacje. Wyciągnąć wniosek, wyciągnąć lekcję, zastanowić się, co mogę zrobić inaczej na przyszłość i potraktować to jako doświadczenie. A powiedz jeszcze, Kasia, w takim razie, już trochę kończąc powoli, jak, na ile... bo coaching też pomaga w tym, tak? Ale na ile właśnie coaching by pomógł i przyspieszył ten cały proces dziewczyn, jeżeli by na przykład zdecydowały się go przejść, tak? Na wiesz, przykład, żeby w tej pewności się bardzo rozbudować. Tak, pomógłby bardzo, bo tak jak mówiłam, ja właśnie swoją pewność siebie zbudowałam dzięki coachingowi, dlatego że sesje coachingowe, spotkania coachingowe przede wszystkim pozwalają ci dotrzeć do siebie samej, pozwalają ci odkryć, bo czasami naprawdę jest to dużą trudnością, odkrycie, czego ja potrzebuję. Bardzo często kobiety mają skłonność do, zobaczcie, mówię, mają skłonność, nie to, że są, ale mają skłonność do rozlicznych dylematów, co wybrać. Czy wrócić do pracy, czy zostać z dzieckiem w domu, czy nadal pracować w tej korporacji, która nie daje mi satysfakcji, ale daje mi na przykład stały etat i duże pieniądze, czy otworzyć swoją kawiarnię, o której całe życie marzyłam, czy zostać w tym związku dla dobra dzieci, czy z niego wyjść. Mamy 1000 dylematów i czasami same nie potrafimy ich rozwiązać. Czasami też poradzenie się osób bliskich nie do końca daje nam takie wsparcie, bo okazuje się, że każda osoba bliska ma zupełnie inny pomysł na nasze życie i zupełnie inną radę i zupełnie inne scenariusze. A tak naprawdę to jest nasze życie i ważne, żebyśmy wybrały to, czego my naprawdę potrzebujemy. I coaching jest tym szalenie pomocny, bo ja zawsze mówię, że coach to jest taka osoba, która ci towarzyszy w tej podróży. Znaczy ty musisz tą robotę wykonać sama, ale masz ten pas bezpieczeństwa. I coach też dba o to, żebyś gdzieś za bardzo nie odpływała od tego nurtu, nad którym pracujemy. Bo to też często jest tak, że
kobiety zabierają się za jeden temat, a już za dwa tygodnie już przeskakują w ogóle w inną sferę, o tym zapominając. Mhm. A więc coach jest takim trochę takim barometrem, który też pozwala ci obrać ten właściwy kierunek i dopłynąć w to miejsce, w które ty chcesz dopłynąć. Także ja bardzo serdecznie zapraszam. No, oczywiście, ja też zapraszam do Kasi. Uważam, że, znaczy, myślę, że dużo pań też nie wie, na czym polega coaching. Wiesz, bo ja na przykład miałam takie wyobrażenie, że pójdę i coach mi powie, co na samym początku drogi w ogóle jakiegoś rozwoju osobistego, że to coach powinien trochę tam coś mi podrzucić na tej tacy. Tak, rozwiązanie. Tutaj rozwiązanie i tutaj masz, idź, Tomaszek, rób, coś tam będzie dobrze, tak? To nie działa tak w ogóle. Nie. To tak absolutnie nie działa, ja zawsze mówię i tak samo jest zresztą, Beata, myślę, że ty to też wiesz, tak samo jest z warsztatami, tak, ja z szkoleniami, które się prowadzi. Znaczy, ja daję swoim klientkom narzędzia. Tak, że dostają taką skrzyneczkę z narzędziami i teraz to od nich zależy, czy one wezmą tą skrzyneczkę, wrócą do domu i ją odstawią na półkę, tak. Czyli jak wrócą do domu, wyjmą te narzędzia i zaczną z nimi pracować. Bo to, co podkreślam i dzisiaj już też wielokrotnie to o tym mówiłam, że pewność siebie buduje się poprzez działanie i to jest ta robota, którą my musimy samodzielnie wykonać. Ja, żeby stać się osobą pewną siebie, żeby być w tym miejscu życia, w którym dzisiaj jestem, musiałam nad sobą wykonać pracę. Nawet nie to, że musiałam, ja po prostu chciałam. No, powiem wam jeszcze jedno takie zdanie, które też wczoraj powiedziałam na warsztatach. Pamiętajcie, że jakość waszego życia, dziewczyny, jest wynikiem waszych działań, jest wynikiem działań i decyzji, które podejmujecie. To nie jest jakaś sytuacja zupełnie przypadkowa. Oczywiście w naszym życiu zdarzają się różne sytuacje losowe, ale zawsze to podkreślam, tak jak kiedyś mówiła moja mama, że każdy jest kowalem swojego losu, wtedy jeszcze o coachingu się tak dużo nie mówiło i myślę, że nie miała świadomości coachingu, więc ja dzisiaj mówię, że jakość waszego życia i miejsce, w którym dzisiaj w życiu jesteście, jest wynikiem waszych decyzji i waszych działań, ale jest też wynikiem decyzji i działań, których nie podejmujecie, bo proszę pamiętać o tym, że jeżeli decyduję się na to, że zostaję w miejscu, że nie wykonuję żadnego działania, że niczego nie zmieniam, to jest też decyzja, która przyniesie konsekwencje. I warto sobie zadać pytanie, na przykład właśnie w trakcie coachingu, czy to są konsekwencje, które ja chcę ponieść? Czy to są konsekwencje, na które ja się decyduję? Czy jednak chcę mieć zupełnie inne rezultaty w swoim życiu? A jeśli chcę mieć inne rezultaty, to muszę zacząć podejmować inne działania. Koniec, kropka. Koniec, kropka. Już nawet nie wiem, czy teraz powinnam cię pytać o te trzy kroki, jakbyś miały, bo już to myślę, wszystko spuentowałaś i jeżeli dziewczyny przesłuchają całość, to będą miały całą receptę, powiedzmy sobie. To znaczy, takie trzy kroki już naprawdę na koniec pierwsze. No to dobrze, to proszę. To są pytania. Zadaj sobie właściwe pytania, właśnie, tak żebyś poznała siebie, żebyś dowiedziała się, czego chcesz, czego potrzebujesz. Jak już będziesz miała, usłyszysz odpowiedzi na te pytania, pozwolisz im wybrzmieć. Swoje odpowiedzi, tak jak czujesz, to podejmij decyzję. Podejmij decyzję odnośnie tego, co teraz będziesz robiła w swoim życiu, czym się zajmiesz, jakie działania podejmiesz. A po decyzji nie myśl, tylko zacznij robić. 3, 2, 1, go. Start. Koniec. Start. Dziewczyny, startujemy. Kasia, jeszcze do tego nas zapraszasz. Co byś jeszcze dziewczynom zaproponowała? Jestem z Łodzi, być może dziewczyny z Warszawy by chciały podjechać do ciebie. Była wczoraj dziewczyna z Warszawy. Aniu, pozdrawiam serdecznie właśnie na warsztatach Kobieta Pewna Siebie. Tak, te z was, które są z Łodzi bądź z okolic, zapraszam już 19 lub 20 maja, bo to są dwie grupy na moje ukochane warsztaty Kobiety Czas na Kawę. Tematem najbliższego spotkania będzie relacja mama-córka. To jest temat, który wybrałam w odpowiedzi na prośby uczestniczek poprzednich edycji tych warsztatów, bo maj to dzień mamy, a ta relacja mama-córka jest szalenie istotna i ona tak naprawdę towarzyszy nam przez całe życie. I jeśli ta relacja jest wzmacniająca i piękna, to jest cudownie, ale czasami też okazuje się, że w wieku 40 paru lat mamy nieodciętą tą pępowinę i ona cały czas gdzieś nas tak hamuje i ciągnie do tyłu, więc jeśli macie taką sytuację, to warto w tych warsztatach wziąć udział. W czerwcu będzie druga edycja warsztatów Kobieta Pewna Siebie w Życiu i w Biznesie. Tuż po majówce pojawi się termin tego spotkania. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że na pewno będzie to połowa czerwca. No i oczywiście zapraszam te z was, które chciałyby popracować intensywniej na sesje indywidualne. Prowadzę też sesje oczywiście przez Skype'a, więc jeśli ktoś jest spoza Łodzi,
nie stanowi do najmniejszego problemu, też się możemy spotkać i popracować z takim tematem, który dla Was jest teraz potrzebny, ważny i istotny, po to, żeby ta zmiana mogła się zadziać. Także serdecznie zapraszam. Ja również. Dziewczyny, pytanie, czy macie jeszcze jakieś pytania? No, mało nas jest dzisiaj, bo majówka jest w pełni, ale być może ktoś ma jakieś pytanie jeszcze, tak na szybko do Kasi. Jak nie, to proszę pisać potem do mnie. I jeśli nie macie pytań, dajmy jeszcze wam raz, dwa, trzy, chwilę czasu, to wszystkim wam życzę cudownej majówki, bo jeszcze jej trochę zostało. Pogoda ma być przecudowna, więc korzystajcie. A Kasia, dziękuję Ci za super rozmowę, bo udała nam się ta rozmowa, jak nie wiem co, bardzo mi się podobało, bo bardzo spontanicznie i bardzo, bardzo rozmowowo, nie sztucznie, więc myślę, że dziewczyny też to docenią oglądając. No i mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy, może o innym temacie porozmawiamy. Przyjemnością. Ja się też bardzo cieszę, że się spotkałyśmy, bo też z Beatą gdzieś tam czasami uda nam się tak w przelocie zobaczyć na jakichś wydarzeniach, ale to jest chwila, więc bardzo się cieszę. Dziękuję Ci za zaproszenie. Cieszę się, że mogę z Tobą spotkać i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się w innym temacie. Ja jeszcze tylko dodam, że zapraszam też dziewczyny do siebie na mój fanpage Malinowska Coaching. Tam dużo, dużo informacji o tym, co aktualnie będzie się działo. Ale też zapraszam Was do grupy zamkniętej Kobiety Pewne Siebie i tam już ta grupa jest poświęcona, jak temat wskazuje, właśnie pewności siebie. Też życzę cudownej majówki, ja jeszcze trochę pracuję, odpoczywać będę w drugiej połowie tygodnia, ale też już się cieszę na myśl o odpoczynku. Także wszystkim życzymy cudownego odpoczynku, dziewczyny, pa pa, trzymajcie się. A mamy jeden komentarz. O, temat asertywności też się przyda, bo mamy z nią problem. To jeszcze to pokażemy, tak? Czyli jeszcze mamy temat asertywności do obgadania. Czyli widzisz, Kasia. No asertywność też, tak, słuchajcie, asertywność to też bardzo łączy się z tym, o czym ja często mówię, właśnie z taką umiejętnością stawiania granic, z taką umiejętnością zadbania o swoją przestrzeń. I to też, co ciekawe, bardzo łączy się z pewnością siebie, bo osoby, które mają takie zdrowe poczucie pewności siebie, z dużo większą łatwością potrafią te granice stawiać, wiedzą, gdzie jest ich przestrzeń, natomiast osoby, które wciąż nad pewnością siebie pracują, bardzo często te granice przesuwają, godzą się na wiele rzeczy, które gdzieś są wbrew ich wartościom, wbrew im potrzebom, no i później są właśnie takie, a nie inne konsekwencje. Boska Pani. Pozdrawiam, Aniu. Ania była wczoraj na warsztatach. No właśnie. Słuchajcie, dziewczyny, to w takim razie mamy temat. Myślę, że ten temat, gdybym ja miała z Kasią rozmawiać na ten temat, chyba że Kasia wcześniej sama to zrobi, to myślę, że to już będzie wrzesień, bo już ten plan gdzieś tam jest mój rozrysowany i w przyszłym tygodniu spotykamy się z Anią Kupisz na temat sprzedaży, będziemy rozmawiać. I teraz te live'y będą co dwa tygodnie. Także ja Was zapraszam na przyszły tydzień, na 10, na godzinę 10, o przepraszam, 9:45, bo Ania ma napięty grafik, więc mamy 45 minut na rozmowę, tak jak właśnie nam tutaj z Kasią teraz wychodzi, że to te 45 minut jest okej. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wrzesień na temat asertywności jest bardzo dobry, bo to jest też początek, nowy sezon, więc myślę, że rozpoczęcie właśnie od asertywności, umiejętności stawiania granic w życiu prywatnym i zawodowym. Super, możemy się na wrzesień umówić. No to już mamy temat, już mamy pierwszą prelegentkę. Dobrze, dziewczyny, słuchajcie, naprawdę kończymy, bo majówka czeka, jest tak pięknie za oknem, że mnie się już naprawdę nie chce siedzieć w domu, chociaż mam jeszcze coś do zrobienia dzisiaj, to nie jest tak, że wychodzę i plażuję się. Ale życzę Wam wszystkiego dobrego i fantastycznego odpoczynku, bo ten odpoczynek też jest bardzo ważny, szczególnie dla wszystkich tych pracujących pań, niezależnie czy na etacie, czy na swoim. Także bawcie się dobrze. Kasiu, jeszcze raz Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, dobrego dnia. Buziaczki dla wszystkich. Buziaki dla wszystkich. Trzymajcie się, pa, pa.